Miedź to surowiec niezbędny dla wielu branż gospodarki. Znajduje zastosowanie m.in. w elektrotechnice, przemyśle energetycznym, budownictwie, elektronice czy telekomunikacji. Największe złoża miedzi w Europie i jedne z największych na świecie znajdują się na Dolnym Śląsku. Pozwalają one na prowadzenie wydobycia przez najbliższych 40 lat. Żeby zobaczyć, jak przebiega wydobycie i produkcja miedzi, odwiedziliśmy jednego z największych producentów na świecie, KGHM Polska Miedź SA. Nie każdy wie, ale KGHM jest też drugim na świecie producentem srebra. W niedużych ilościach produkuje także złoto. Cały proces zaczynamy oczywiście od wydobycia urobku. Zjeżdżamy więc 910 metrów pod ziemię, razem z górnikami kopalni Lubin. To jedna z trzech kopalni należących do KGHM Polska Miedź SA. Kopalnia Lubin na dobę wydobywa 28,5 tysiąca ton rudy miedzi o zawartości średniej 0,94%. Swój plan realizuje 8 oddziałami wydobywczymi i pracę prowadzi na obszarze około 150 km2. Rudy miedzi zalegają tu na głębokości od 400 do około 1000 metrów. W miejscu, gdzie 270 milionów lat temu istniało pradawne Morze Cechsztyńskie. To właśnie skały z dna morza zawierają tak cenne dziś metale, jak miedź, srebro czy złoto. Minerały miedzi występują w trzech głównych odmianach skał – piaskowcu, łupkach oraz węglanach. Na całość wydobycia składa się ruda węglanowa, której głównymi minerałami są hal, kopiryt, bornit, kowelin i ruda piaskowcowa stanowiąca 70% wydobycia, w której głównym minerałem jest chalkozyn w postaci rozproszonej. Eksploatacja odbywa się poprzez rozcinanie calizny złoża komorami i pasami. W efekcie powstaje system filarów technologicznych podtrzymujących strop. Pomiędzy nimi wytyczane są drogi, po których poruszają się wozy technologiczne oraz transportowe. Górnicy w kopalni do swoich stanowisk rozwożeni są specjalnymi autobusami. Transport osób odbywa się także pojazdami terenowymi. Wsiadamy do jednego z nich. W kopalni funkcjonuje cały podziemny organizm. Sieć dróg, własna stacja paliw, a my na początek udajemy się do komory mechanicznej, gdzie serwisowany jest sprzęt górniczy. Co 250 motogodzin odbywa się przegląd okresowy maszyny. Wykonywane są także bieżące naprawy, wynikające z eksploatacji. Największe ładowarki łyżkowe ważą 45 ton, a pojemność łyżki to 8,5 metra sześciennego. Zdecydowana większość maszyn wykorzystywanych w kopalni została wyprodukowana przez zakład KGHM Zanam. No dobrze, czas abyśmy przyjrzeli się wydobyciu rud miedzi. Jedziemy do przodka, gdzie jeszcze przed robotami strzałowymi zabezpieczany jest strop. Zabudowywana jest kotew rozprężna, która spina warstwy stropowe, tworząc skalny monolit. W ten sposób strop zabezpieczany jest przed opadnięciem. Następnie wykonywane są prace wiertnicze. Pod odpowiednim kątem wiercone są otwory w czole przodka, które następnie górnicy strzałowi uzbrajają w materiał wybuchowy. Roboty strzałowe wykonywane są w określonych godzinach, gdy jest pewność, że pod ziemią nie ma żadnych osób, oczywiście poza górnikami strzałowymi. Po wszystkim do akcji mogą wkroczyć ładowarki łyżkowe. Wybierają rudę, która w wyniku detonacji materiału wybuchowego została urobiona w przodku. Jednorazowo ładowarka może zabrać nawet do 15 ton. Urobek przewożony jest do wysypów oddziałowych. Duże bryły skalne są kruszone. Poprzez kratę urobek przesypuje się na taśmociąg i transportowany jest do szybu Lubin Główny, a stamtąd na powierzchnię. W kopalni udało się wydobyć urobek, w którym zawarte są rudy miedzi, a także m.in. srebro oraz złoto. Jednak materiał ten trzeba poddać dalszej obróbce. W tym celu przekazywany jest do zakładu wzbogacania rud. Urobek dostarczany z kopalni do naszego zakładu zawiera poniżej 1% miedzi. Jest to zbyt mało, jeśli chodzi o możliwości procesów przeróbczych w hutach, dlatego nasz zakład zajmuje się wzbogacaniem, koncentracją minerałów miedzionośnych w produkcie finalnym, którym jest nasz koncentrat. Zawartość miedzi w finalnym koncentracie w przypadku rejonu ZWR Lubin wynosi 14%. Zobaczmy zatem, jak powstaje koncentrat miedziowy.
W maszynach przesiewających urobek najpierw dzielony jest na frakcję grubą oraz drobną. Frakcję grubą trzeba dodatkowo pokruszyć. Tak przygotowany materiał trafia do oddziału młynowni i flotacji. W tych młynach uzyskujemy ziarna o średnicy nie większej niż 0,15 mm. Mielenie odbywa się na mokro. Materiał kilkakrotnie przemielany jest za pomocą młynów kulowych. Następnie w hali flotacji do materiału dodawane są odczynniki zbierające i pianotwórcze. W procesie flotacji wytwarza się piana, która stanowi koncentrat, podlegający następnie procesom zagęszczania i suszenia. Odpad, jaki powstaje w procesie wzbogacania rud, kierowany jest do składowiska w Żelaznym Moście, a koncentrat transportem kolejowym dostarczany jest do dalszej przeróbki. Przed nami ostatni etap produkcji. Odwiedzamy hutę miedzi KGHM w Głogowie. W związku z tym, że koncentrat dostarczany do huty z trzech zakładów wzbogacania rud różni się pod względem zawartości miedzi, najpierw trzeba go uśrednić, a więc odpowiednio wymieszać, tak aby zawartość surowca wynosiła 24%. Dalej nadawa kierowana jest do pieca zawiesinowego. Temperatura wewnątrz momentami dochodzi do 1500 stopni Celsjusza. Surowiec wpada poprzez palniki i za pomocą powietrza rozdmuchiwany jest po całej objętości pieca. Koncentrat zapalany jest lancą olejową. Podczas spadania z wysokości 10 metrów dochodzi do utlenienia metali zawartych w koncentracie. I do wanny odstojowej na dnie reaktora oprócz miedzi spada też żużel. Teraz czas, aby dokonać spustu materiału zgromadzonego w wannie odstojowej. Hutnik spustowy, ubrany w płaszcz metalizowany, chroniący go przed wysoką temperaturą oraz ogniem, przepala zatyczki wykonane z przędzy nasączonej krzemionką. Najpierw spuszczany jest żużel z otworów spustowych, które są nieco wyżej umiejscowione niż otwory, przez które spuszczana jest miedź. W żużlu także zawarta jest miedź i trzeba ją odzyskać. Dlatego kadzie kierowane są do pieca elektrycznego. Poprzez zastosowanie koksiku następuje proces redukcji tlenu i w ten sposób powstaje stop miedzi, ołowiu oraz żelaza. W tym stopie 70% stanowi miedź. Następnie w piecu konwertorowym miedź oczyszczana jest z ołowiu oraz żelaza. Tak uzyskiwana jest miedź blister. To taka sama miedź jak ta, która po żużlu spuszczana jest z pieca zawiesinowego. Żeby cały układ mógł działać, potrzebne są ogromne ilości wody, która służy m.in. do chłodzenia. W ciągu godziny wykorzystuje się tu około 12 tysięcy metrów sześciennych wody. W przybliżeniu, jeżeli przyjmiemy, że wanna kąpielowa ma 100 litrów, to jest 120 tysięcy wanny. To jakby dwa miasta sąsiednie, sprzyjaźnione, Lublin i Głogów, jednocześnie wszyscy mieszkańcy wzięli kąpiel w ciągu godziny. Ta woda oczywiście nie jest używana, ona jest krąży w obiegu zamkniętym. Po wyjściu z kesonu musi być chłodzona. Oczywiście tam część tej wody odparowuje i musi być uzupełniana. Wracamy do procesu. Czas na rafinację. Miedź trafia do pieca anodowego, w którym utleniane są arsen oraz ołów. Następnie metal odlewany jest do form anodowych. Zawartość miedzi w anodzie wynosi 99,2%. Ale to jeszcze nie koniec. Przed nami proces elektrolizy, w wyniku którego w wannach elektrolitycznych aniony miedzi z anod przenoszą się na podkładki katodowe. Proces trwa około 14 dni. W tym czasie podkładka katodowa przyjmuje z anody około 115 kg miedzi. W ten sposób uzyskiwana jest katoda zawierająca 99,99% miedzi. Szlamu, który powstaje po produkcji katod, nie należy jednak usuwać. Jest on wykorzystywany do produkcji srebra oraz złota. Pokazujemy tylko końcowy etap procesu, który jest objęty ścisłą tajemnicą. KGHM Polska Miedź SA jest drugim na świecie producentem srebra. W ciągu roku produkuje około 1200 ton srebrnego kruszcu. Produkcja złota wynosi około 3 ton w ciągu roku. Złoto sprzedawane jest w postaci sztabek i ma 99,99% czystości. Jeśli chodzi o katody miedzi, to trafiają one do magazynu, a stąd zostaną dostarczone do producentów na całym świecie. Miedź zostanie wykorzystana m.in. do produkcji blach, drutów, elementów instalacji CO2, silników elektrycznych, kabli przesyłowych czy smartfonów.
W ciągu roku KGHM produkuje około 700 tysięcy ton miedzi. To 3 razy więcej niż waży największy na świecie statek pasażerski Symphony of the Seas. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.